Sezony. Przed nami emocjonujący sezon, w którym zaplanowano kolejne starty naboru wniosków o dotacje z funduszy europejskich. Śląskie wyprzedzamy. Mówi o tym, że już jesteśmy na ostatniej prostej. Program wszedł już w taką fazę, że będą teraz ostatnie konkursy ogłaszane na konkretne działania i myślę, że kwestia liczb mówi samo za siebie. Tak? Czyli to do tej pory kilkaset ogłoszonych naborów, kilka tysięcy podpisanych umów, już zrealizowane czy podpisane umowy na prawie 9 miliardów złotych, więc wykonanie programu na poziomie 64%, czyli minęliśmy już pół metek i myślę, że teraz dużo będzie zależało od beneficjentów, od tego, jak będą dalej korzystali z tych środków. Jak tego dokonać? Najważniejszy jest pomysł, który doprowadzi Cię do zwycięstwa. Może być związany z innowacjami w biznesie, usługami społecznymi, szkoleniami dla pracowników czy własną firmą. Masz to? Startuj z wnioskiem o dotację. Kampania informacyjna to jest bardzo ważna rzecz. Musimy do naszych mieszkańców, do beneficjentów, do firm mówić przede wszystkim prostym językiem. Regionalny program operacyjny i wszystko, co z nim związane, to bardzo trudne słownictwo, trudne ustawodawstwo, to meandry różnego rodzaju ustaw. Wydaje się, że to są łatwe pieniądze, nie do końca. Natomiast nas bardzo cieszy, że tyle osób korzysta z tych środków, nie tylko instytucje, ale też organizacje pozarządowe. I mam nadzieję, że rok 2019 będzie już tym rokiem, kiedy będziemy finiszować z regionalnym programem operacyjnym po to, żeby spokojnie przygotować się do następnej perspektywy, czyli ta, która czeka nas za chwilę. Zresztą regionalny program operacyjny, już ten nowy, ma być w projekcie gotowy do końca sierpnia 2019 roku. Tutaj naszym założeniem jest przekazywanie podmiotom, że tak naprawdę ta pomoc jest na wyciągnięcie ręki i każdy, żeby podchodził bardzo odważnie do tego tematu. Tak samo jak my w sporcie czasami musimy podejmować, zwłaszcza w tym sporcie motorowym, musimy podejmować czasami bardzo szybkie decyzje, które mają nas wynieść z tej strefy komfortu, wnieść coś nowego, ale to coś nowego z reguły jest coś dobrego, coś lepszego.